Bierzemy się do tańczenia, chodźu! Słuchajcie, Leligiec kończy powoli swój występ. Dziękujemy wam bardzo za wspólną zabawę. Fajnie, że tyle osób tutaj przyszło. Wiadomo, że sytuacja jest szczególna. Polska przynajmniej z mojego dzieciństwa była trochę podobna do Białorusi z lat dzisiejszych. Może dzieciństwo zawsze jest słodkie i może je dobrze wspominam, ale tak naprawdę nie chciałbym, żeby ono cały czas tutaj trwało, tu w Katowicach i w całej Polsce. I tak samo myślę, że Białorusini, a przynajmniej większość z nich, nie chce mieć po prostu tego skansenu. Mam nadzieję, ja doskonale o tym wiem, że tutaj ta nasza scena, nasze dźwięki, a nasze spotkanie nie zniszczą tego reżimu, ale naprawdę jest tak, że kamienie tworzą łabinę i może kiedyś, może niedługo, w każdym razie ja im kibicuję, mam nadzieję, że wy też. Jeszcze parę słów o Leniwcu. My już mamy ze 30 lat, jak nie więcej, i 600 koncertów za sobą i czasami naprawdę po prostu brakuje nam siły. Ale później jest taki fajny koncert jak dzisiaj. Są ludzie, którzy się tutaj bawią i dają nam trochę energii i znowu się chce grać. Hej. Po prostu, jeśli są ludzie, którzy nam swoją energię przekazują na koncercie, to my ją też znajdujemy, żeby jechać na kolejny koncert. I za to wam bardzo dziękujemy. Okej, a teraz to już czekam na sygnał z centrali. I kto zna, ten śpiewa. Jest słyszyła cała Polska i Bałtyku, aż do Śląska. Telewizja ich oszukiwała w garniturze, ona pokazywała. Przecież lepiej go znany, dobrze wiemy. Olek nosi grany, Olek nosi grany, spodnie i piżamy, czarną skórę, nie żołnierze, które działamy. Dzisiaj z nami reggae afrykańskie, czerwińskie reggae na ciebie, na ciebie, panie prezydencie, na ciebie, na ciebie. Lenin jest bardzo wam dziękuję, trzymajcie się, hej! Dziękuję wszystkim bardzo.